Jak pani zdaniem izolacja dzieci niepełnosprawnych? Wiemy, że tych niepełnosprawności jest dużo, ale gdyby pani mogła spróbować generalnie powiedzieć, jak wpływa na ich Że rozwój? dzieciaki są pozbawione swojego schematu, przez co mogą czuć się zdezorientowane, bo ten schemat to ich jakaś taka podstawa, w której czują się bezpiecznie. Teraz tego schematu swojego zostały pozbawione. Jednak w tym okresie dużą rolę odgrywają rodzice, którzy swoimi pomysłami, pracą w domu mogą te bodźce im przekazywać. Również te dzieciaki nie są pozostawione same sobie, bo rodzice mają możliwość stałego kontaktu z nauczycielami, ze specjalistami. Oni im mogą przekazywać informacje i zalecenia, jak pracować z tymi dziećmi, podają im konkretne zadania, które mogą wykonywać, zadania, które są sprawdzone przy konkretnych dzieciach. No bo jak wiadomo, każdy człowiek jest inny i terapeuta najlepiej wie, jak z takim dzieckiem pracować. Są to już sprawdzone sposoby, które nie zaszkodzą takiemu dziecku, a pomogą. Czy też takie konsultacje, na przykład telefoniczne, z psychologiem są dobrym pomysłem? Czy pani na przykład ma pod swoją pieczą jakichś rodziców, którzy się odzywają, pytają się w trudnych sytuacjach, jak się zachować, co robić? Tak, oczywiście ja mam kontakt z rodzicami, natomiast z tymi rodzicami, którzy taką wolę wykażą, no bo nie mamy prawa narzucania się. Na naszej szkole, na naszej stronie szkolnej, jak myślę i na każdej innej, są podane kontakty właśnie do terapeutów, do specjalistów. I jeżeli rodzic podejmuje taką próbę, to oczywiście może się z nami skontaktować, może być w stałym kontakcie z nami codziennie. Nie muszą to być tylko problemy związane z dziećmi, ale oczywiście w takiej izolacji uruchamiają się różne procesy w nas, różne przemyślenia. Różne myśli, które nas tak normalnie na co dzień nie nachodzą. Także rodzice mogą kontaktować się z psychologami po prostu w sprawie swojej własnej osobistej, nie tylko związanej z dziećmi. I też często jest łatwiej rodzicom porozmawiać z kimś, kogo nie znają, więc z kimś spoza szkoły. I na przykład na naszej stronie szkolnej jest podana lista takich specjalistów, psychologów, psychoterapeutów oraz różnych ośrodków, które za darmo udzielają takiego wsparcia. Bo warto powiedzieć, zresztą pani o tym w pewnym stopniu już wspomniała, że rodzice stoją przed takim podwójnym wyzwaniem trochę, bo z jednej strony mają w domu dzieci niepełnosprawne, no, które wymagają od nich teraz takiej pracy 24 godziny na dobę, bo jak one były w pracy, przepraszam, były te dzieci w szkole, no to częściowo ci rodzice mieli i czas dla siebie, mogli jakoś złapać ten oddech, teraz tej możliwości nie ma. A z drugiej strony przecież jeszcze jest codzienność, jest praca, którą muszą wykonywać zdalnie, są różne sytuacje domowe, w których muszą się odnajdować. Tych problemów tak naprawdę w tym czasie może narastać. No tak, dlatego ważne jest, żeby nie pozostawać z tymi problemami samym ze sobą, tylko chociażby rozmawiać ze znajomymi codziennie, żeby oderwać się od tych myśli. A jeżeli tych znajomych nie ma, albo jest po prostu potrzeba porozmawiania z kimś innym, ze specjalistą, to jak najbardziej, nie warto się z tym samym gryźć, tylko jednak podjąć krok i zadzwonić do kogoś, z kim można o tym wszystkim porozmawiać. A czy pomysłem na to, żeby w jakiś sposób też pomóc dzieciom, które no, przecież są odcięte od swoich rówieśników, jest to, żeby, nie wiem, organizować jakieś wideokonferencje z kolegami z klasy, w których będą uczestniczyli też rodzice? Oczywiście pamiętajmy o tym, że mówimy o różnych stopniach niepełnosprawności. Są dzieci, z którymi na przykład nie ma prawie w ogóle kontaktu, albo w ogóle nie ma tego kontaktu, ale też jest szereg dzieci, które do tego kontaktu z innymi rówieśnikami po prostu potrzebują. Czy organizować takie faktycznie wideokonferencje, spotykać się? Jasne, jeżeli dziecko wyraża taką chęć i jest taka możliwość, i też ma z kim porozmawiać,
To jak najbardziej. Wiem, że od nas ze szkoły niektóre dzieci właśnie się tak kontaktują i bardzo to dobrze wpływa na ich stan psychiczny. Ja tak się zastanawiam, czy pani trochę tęskni za tymi swoimi dzieciakami, które do pani przychodzą. Pewnie wielokrotnie się z nimi spotyka pani w trakcie swojej pracy. No oczywiście, że tak. Myślę, że one też tęsknią. Ja do nich dzwonię. Rozmawiam z nimi, witam się i od rodziców wiem, że jest, pojawia się na ich twarzach uśmiech i reakcja. Wiem też, że inni nauczyciele dzwonią, czasami śpiewają im piosenkę, czasami przeczytają jakąś bajkę i bardzo, bardzo są dzieciaki zadowolone.